Jesteśmy w takim momencie, który można by nazwać w wierze przeżywaniu roku liturgicznego przejściem. Za nami czas Bożego Narodzenia, wpatrywania się w tajemnicę Jezusa przychodzącego, za chwilę już Wielki Post. Chciałbym się odwołać do wyznania takiego dosyć trudnego i męczącego młodego człowieka, który powiedział mu: jestem zmęczony, brakuje mi światła, nadziei. Pamiętam po tej rozmowie, wcale nieprostej, wróciłem, wziąłem do ręki tekst z listu świętego Pawła do Filipian, z 3 rozdziału. I tam jest piękne słowo Pawła, które chciałbym dedykować sobie, wam, nam, na ten etap przed. Nie twierdzę, że już to osiągnąłem i stałem się doskonały. Usiłuję to zdobyć, gdyż ja zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie wmawiam sobie, że osiągnąłem cel, a jednocześnie, zapominając o tym, co jest za mną, zwracając się ku temu, co przede mną, biegnę ku mecie, w górę, gdzie mnie wzywa Chrystus. I przypomniały mi się słowa, które są dobrym komentarzem, słowa byłego prezydenta Havla, który powiedział: nadzieja nie jest przekonaniem, że pójdzie dobrze, lecz pewnością, że coś ma sens. Niezależnie od tego, jak pójdzie, to ma sens w Chrystusie ten bieg przed siebie, to kolejne zadanie, to kolejny krok zrobiony. Bez nadziei zostaje właśnie to. Jest zbyt ciemno, statycznie. Ewangelia jest pielgrzymką. Jest takim pięknym biegiem ku Chrystusowi. I to jest dynamizm wiary. Miłość jest niepojęta, miłość nie, nie zazdrości, miłość wszystko przetrzyma, miłość największa jest.